Tytuł kursu: sieci i węzły ciepłownicze. Moduł: węzły ciepłownicze. Temat: rodzaje węzłów ciepłowniczych. Od kilkunastu lat pracuję w firmie, która zajmuje się produkcją węzłów ciepłowniczych. Wiem już chyba wszystko na ich temat. Zaprezentuję teraz rodzaje węzłów, które produkuje firma, w której pracuję. Węzeł ciepłowniczy to jeden z najważniejszych elementów systemu. Jego działanie ma wpływ na sposób wykorzystania i koszt dostarczania energii. Kompaktowe węzły ciepłownicze serii IWC to zestaw urządzeń zamontowanych na ramię. Wyróżniamy m.in. następujące typy węzłów: jednofunkcyjne CO lub CWU, dwufunkcyjne CO plus CWU, wielofunkcyjne CO plus CWU plus ciepłotechnologiczne. Budowane kompaktowe węzły ciepłownicze powinny spełniać wymogi nowoczesnego ogrzewnictwa. Na rysunku widzimy kompaktowe węzły serii IWC1 jednofunkcyjne. Jednofunkcyjny węzeł kompaktowy jest przeznaczony dla indywidualnego odbiorcy do połączenia do układów ciepłowniczych mieszkań oraz jedno- i dwurodzinnych domków. Główne zalety tych węzłów to wysoka wydajność, energooszczędność, łatwa obsługa użytkowania, zaizolowany płytowy wymiennik ciepła, elektroniczna lub termostatyczna regulacja temperatury CO i CWU. Kolejny rodzaj węzłów, które widzimy, to węzły dwufunkcyjne. Charakteryzują się wysoką jakością wykonania i funkcjonalnością. Odznaczają się dużą estetyką i łatwością montażu. Jest to dwufunkcyjny węzeł cieplny, pracujący w układzie szeregowo-równoległego połączenia układu centralnego ogrzewania z układem przygotowania ciepłej wody użytkowej. W układzie klasycznym woda sieciowa z wymiennika CO kierowana jest na wymiennik pierwszego stopnia CW, a zawór regulacyjny CW zamontowany jest na wyjściu z wymiennika drugiego stopnia CW. Wyposażenie standardowe takiego węzła to płytowe wymienniki ciepła lutowane miedzią dla obiegów CO i CW, układ automatycznej regulacji węzła oparty o regulator pogodowy, pompa obiegowa CO z regulacją obrotów w funkcji różnicy ciśnienia, filtry siatkowe po stronie pierwotnej i wtórnej, manometry tarczowe wyposażone w kurki manometryczne, termometry tarczowe. W skład większości nowoczesnych węzłów, takich jak ten, które produkuje moja firma, wchodzą wymienniki ciepła płytowe lub rurowe, pompy elektroniczne, automatyka regulacyjna, elektroniczne regulatory pogodowe, automatyka kontrolno-pomiarowa, termometry, manometry, armatura odcinająca i zabezpieczająca, magnetyzery, filtry i odmulacze. Podstawowe zalety węzła kompaktowego to kompleksowa dostawa ciepła do celów grzewczych oraz ciepłej wody użytkowej, racjonalny pobór ciepła w ilościach niezbędnych do zabezpieczenia komfortu cieplnego użytkownika, natychmiastowa dostawa ciepłej wody, bezobsługowa praca urządzenia, zwarta budowa umożliwiająca montaż na bardzo małej powierzchni, prostota montażu. Są to najważniejsze informacje, które powinniście znać, decydując się na wybór węzła ciepłowniczego. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.